Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić w restauracji, to dać gościom rabaty. Jeżeli dasz rabat raz, musisz dać go zawsze. Jeżeli dajesz rabat, umniejszasz wartość swojego produktu i pokazujesz, że wyceniłeś go z zapasem. Po trzecie, jak dajesz gościom rabat, to nigdy nie pozbędziesz się gości niezadowolonych. Dlatego, że jeżeli jestem niezadowolona i dostaję u Ciebie rabat, no to jakoś tą kasę zaoszczędziłam. Przyjdę do Ciebie drugi raz i znowu zgłoszę reklamację, znowu dostanę u Ciebie rabat. Już mam na pół kolejnego obiadu, uzbierałam. Przyjdę do Ciebie po raz trzeci, znowu zgłoszę u Ciebie reklamację. Kelner da mi rabat, jeszcze jeden posiłek i będę jadła u Ciebie za darmo. Moi drodzy, rabatów nie zapamiętujemy. Zapytaj partnera, partnerkę, ile zaoszczędziła, kiedy kupiła ostatnią bluzkę na wyprzedaży. Tego Ci nie powie. Ale co dostała na ostatnie święta, będzie pamiętała, jeżeli to nie była kasa, tylko prezent materialny. Dlatego jeżeli chcesz dać rabat, niech to będzie prezent fizyczny. W postaci kawy, herbaty, ciastka, kieliszka wina. Hej!